ksiądz Tadeusz Isakowicz Zalewski. Witam księdza, szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże. Proszę księdza, chciałem zapytać o te słowa papieża Franciszka, które w dzienniku Corriere della Sera zostały opublikowane we wtorek. Ja je przytoczę oczywiście jeszcze raz. Ksiądz te słowa zna, znają nasi widzowie, ale jeszcze raz je przypomnijmy. Według papieża Franciszka jednym z możliwych powodów rosyjskiej napaści na Ukrainę postawy Putina mogło być, tutaj cytat, szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO. To złość, nie wiem czy została sprowokowana, ale może tak ułatwiona, dodał papież Franciszek. Proszę księdza, jak odczytywać te słowa papieża Franciszka, które dzisiaj komentowane są niemal na całym świecie? Przede wszystkim takie słowa nie powinny paść z ust głowy Kościoła katolickiego. Tutaj trzeba przypomnieć, że Ojciec Święty pełni dwie funkcje. Jest głową Kościoła, ale jest także głową państwa watykańskiego, które jest podmiotem prawa międzynarodowego i państwo watykańskie prowadzi swoją politykę. Ma oczywiście swoje służby dyplomatyczne, posiada swój skarb, nawet wojsko w postaci Gwardii Szwajcarskiej. Natomiast w tej sytuacji, kiedy nastąpiła agresja Rosji na Ukrainę, Ojciec Święty powinien występować jako głowa Kościoła, niosąc pociechę duchową dla ofiar, mówiąc tak już najbardziej jasno. Natomiast w tym wypadku, jak i w wielu innych wypowiedziach, które się pojawiły w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, Ojciec Święty jest bardziej politykiem, który równocześnie próbuje według swojej wizji określić przyczyny wojny. I myślę, że tutaj postawił kropkę nad i, twierdząc, że agresja Putina została sprowokowana przez NATO. Do tej pory twierdził, że obie strony są winne, co też moim zdaniem jest niewłaściwe, a teraz już w ogóle winę przerzuca w stronę Zachodu. I myślę, że katolicy, którzy są obecni na terenie Ukrainy, a to jest kilka milionów, to są przede wszystkim wierni Kościoła grecko-katolickiego, czyli unici, oraz rzymskokatolickiego obrządku, oni czują się w sytuacji bardzo fatalnej. Są ofiarami, giną ich krewni, emigracja ogromna, zniszczenia, a tutaj papież próbuje usprawiedliwiać właśnie jako polityk, a nie głowa Kościoła, usprawiedliwiać agresora. I myślę, że to jest fatalne wydarzenie. Niestety inne wypowiedzi papieża Franciszka też są bardzo kontrowersyjne. A gdzie ksiądz upatruje powodów wypowiadania takich słów, jak przed chwilą przytoczyliśmy przez głowę Kościoła katolickiego? Przy całym szacunku do papieża Franciszka, który na pewno dokonał wielu pozytywnych rzeczy w czasie swojego 9-letniego pontyfikatu, jest on w pewien sposób osobą, która jest pod dużym wpływem jednak ten środowisk lewicowy. Tu dam przykład, papież zachwycał się Zygmuntem Baumanem, stalinowskim ideologiem, później filozofem. Kraj, z którego on pochodzi, a zwłaszcza też zakon jezuitów w obrębie Ameryki Południowej, jest pod wpływem ideologii marksistowskiej i tutaj ciągle to wychodzi, że takie pomieszanie wartości chrześcijańskich z tą ideologią komunistyczną daje takie przykłady. W tej chwili Ojciec Święty praktycznie jak mantrę powtarza, że on się musi spotkać z Putinem. Tak jakby jego spotkanie z władcą Rosji cokolwiek mogło zmienić. Widzimy, ja akurat w tej chwili jestem we Francji i tutaj we Francji wszyscy śmieją się z Macrona, prezydenta Francji,
że tyle razy dzwoni i spotyka się z Putinem i nic nie daje. A Ojciec Święty właśnie mówi, ja się spotkam, na pewno się dogadamy. Czyli taka wiara niesamowita, że jak się spotkają dwie osoby, to Putin nagle się zmieni, tak? Stanie się kimś innym, wycofa wojska. Ojciec Święty również w dużym stopniu no, bardziej wyczuwa chyba, u niego się wyczuwa w dużym stopniu sympatię do cerkwi prawosławnej, która jest tylko przedłużeniem władzy państwowej, do Rosji niż na przykład do unitów, o których wspomniałem przed chwilą, no, którzy właśnie znajdują się w sytuacji między młotem a kowadłem. Proszę księdza, papież Franciszek o tym, o czym ksiądz mówi, czyli tej chęci spotkania się z Władimirem Putinem, mówi w ten sposób. Oczywiście konieczne było to, by przywódca Kremla otworzył jakieś okno. Nie otrzymaliśmy dotąd odpowiedzi i wciąż nalegamy, choć obawiam się, że Putin nie może i nie chce tego spotkania w tym momencie. Następnie dodał papież Franciszek, jak można nie zatrzymywać takiej brutalności. Proszę księdza, czy ta chęć taka spotkania się z Władimirem Putinem przy jednoczesnym stwierdzeniu do Kijowa na razie nie jadę, bo to dodał również w tym wywiadzie papież Franciszek, w jakimś stopniu uwiarygodnia Władimira Putina, legitymizuje zbrodnie Rosjan? Na pewno Ojciec Święty stara się usprawiedliwić agresję. No, powiedział to bardzo wyraźnie. Inna sprawa, że no, moim zdaniem nie przystoi głowie Kościoła katolickiego udzielanie takich wywiadów mediom za czasów Jana Pawła II. Jeżeli były wywiady, to one były bardzo precyzyjnie autoryzowane. Tam każdy przecinek był bardzo ważny, bo wiadomo, że miało to ogromną siłę. I także jeżeli Ojciec Święty wypowiadał się publicznie, to były bardzo precyzyjne wypowiedzi. To samo Benedykt XVI. Obaj zresztą poprzednicy byli wybitnymi intelektualistami i świetnie rozumieli, czym są media. Natomiast tutaj to jest taka luźna rozmowa. No coś tam powiem, może tak, może siak, może inaczej. Przepraszam, że użyję takiego słowa, ale to są takie pogaduchy do poduchy. To nie są precyzyjne wypowiedzi. I teraz każdy sobie może to interpretować. Również na Ukrainie ludzie to słyszą, giną, są bombardowani, tracą swoich krewnych i nagle słyszą takie opowieści, które no moim zdaniem, przepraszam, że to powiem, ale wielu księży, proboszczów bardziej precyzyjnie się wypowiada w pewnych sprawach, bo wie, że może to zranić jego parafian, uważa niesłychanie, żeby z ambony czy w ogłoszeniach parafialnych nie pojawiło się coś, co jest szokujące. Oczywiście nieraz trzeba powiedzieć rzeczy trudne, ale też dobiera się odpowiednie słowa. Natomiast tutaj Ojciec Święty tak jakby nie dbał o tych wiernych katolików na Ukrainie. I jeszcze podkreśla, że nie pojedzie do Kijowa, nie spotka się z uchodźcami, ale chce jechać do agresora. No właśnie, to skąd takie podejście papieża Franciszka? To proszę księdza, skąd takie podejście papieża Franciszka, że no, do Kijowa na razie się nie wybiera, powiedział papież Franciszek, przypomniał, że wysłał na Ukrainę dwóch kardynałów, ale sam nie zamierza udać się do stolicy Ukrainy. No, znaczy ja mogę tylko skomentować, bo sam tylko papież Franciszek mógłby na to pytanie dokładnie odpowiedzieć. Niemniej te słowa są w przestrzeni publicznej jako wypowiedź polityka, bo papież bardziej jako polityk występuje niż głowa Kościoła katolickiego, więc mam prawo to ocenić. Jest to fatalne. No jest to podejście na tej zasadzie, że sympatia Ojca Świętego jest po stronie Rosji, Putina, nie jako oczywiście wyłącznie w tych konkretnych sprawach, ale że Ameryka Południowa, z której Ojciec Święty pochodzi, w dużym stopniu jest antyamerykańska, jest to kraj emigrantów, jest całkiem inne doświadczenie Europy. Europa była kolonistami, z Europy właśnie pochodzili koloniści, czy to byli Hiszpanie, czy Portugalczycy, czy Brytyjczycy, więc
tutaj wychodzi to już bardzo mocno, że Ojciec Święty nie chce uznać Rosji za agresora. Jeszcze jedną rzecz dodam, co moim zdaniem tutaj rzadko kiedy się powtarza. Proszę zauważyć, że Ojciec Święty jest 9 lat papieżem, a nie był ani razu w swojej ojczyźnie. Odwiedził wszystkie kraje wokoło Argentyny. To też pokazuje, że on ma bardzo specyficzne podejście do pewnych wartości. Z jednej strony jest takim nieodrodnym dzieckiem tych tendencji, no niestety lewicowych z Ameryki Południowej, ale do swojej ojczyzny ma bardzo specyficzny stosunek. To jest całkowicie coś innego niż u papieża Jana Pawła, który był Polakiem, czy Benedykta XVI był Niemcem. Obawiam się, że będziemy świadkami kolejnych niefrasobliwych wypowiedzi, a jeszcze choroba Ojca Świętego, jego oderwanie od pewnej rzeczywistości może spowodować, że on będzie brnąć, niestety, to mówię z wielkim bólem, będzie dalej brnąć w tej swojej takiej wizji świata, że spotkanie dwóch ludzi nagle może przewrócić świat do góry nogami. Papież Franciszek w kontrowersyjny sposób wypowiedział się o niedawnej śmierci córki kremlowskiego ideologa. Myślę o tej biednej dziewczynie wysadzonej w powietrze z powodu bomby pod siedzeniem samochodu w Moskwie. Niewinni płacą za wojnę. Niewinni. Pomyślmy o tej rzeczywistości i powiedzmy sobie, wojna to szaleństwo, mówił papież. Dajcie znać, co myślicie o takim przedstawianiu tej sytuacji. Jestem bardzo ciekawy waszego zdania. Ukraina krytykuje papieża, o czym dzisiaj mówiliśmy, za słowa o Darii Dugin, za to współczucie, a jednocześnie pozwala patriarchatowi moskiewskiemu, aż się zająknąłem, na łamanie prawa. Przez Ukrainę podąża pielgrzymka do Poczajowa. 5000 osób wiernych, związanych z moskiewskim patriarchatem, czyli wprost też związanych z Moskwą, przemierza Ukrainę, nie mając na to pozwolenia, nie mając na to zgód, no i chyba wywołując trochę co najmniej zdziwienia, Artur Żak. To zawsze nas dziwi. Kilka tygodni też były takie same spotkania na zachodniej Ukrainie, między innymi w Poczajewie, między innymi na Zakarpaciu też z Onufrym, więc zastanawiało mnie tylko, czy jeżeli jakakolwiek inna konfesja chciałaby zorganizować taki przemarsz, czy ona mogłaby to zrobić. No, dlatego wspomniałem kontekst papieża Franciszka, bo mam takie wrażenie, że Ukraina i chyba słusznie ostro zareagowała na wystąpienie papieża w głowy Kościoła rzymskokatolickiego, ale ma jakiś problem z odpowiednią reakcją w stosunku do cerkwi moskiewskiej. No, jest tutaj jakieś takie rozdwojenie podejścia, Arturze. Tutaj niestety, jeżeli chodzi o Kościół moskiewski, to nadal wiele parafii na Ukrainie, wiele milionów ludzi należy do tej cerkwi. Często z przyzwyczajenia albo z braku możliwości po prostu uczęszcza do tych cerkwi, więc ten proces przejścia na prawosławie, nazwijmy to ukraińskie, oczywiście tutaj w cudzysłowie, więc do tej cerkwi ukraińskiej, to jest proces długotrwały, bardzo neurologiczny, więc myślę, że to tym jest spowodowane, że władza nie chce burzyć ludzi, nawet nie tyle notabli Kościoła moskiewskiego, co właśnie wiernych. Mnie to dziwi i zarówno zachowanie obywateli wiernych, jak i władzy, no ale cóż. Dmytro, w 2014 roku mówiono o tym, że cerkwie Patriarchatu Moskiewskiego na wschodzie Ukrainy były tak naprawdę zapleczem do działań terrorystycznych tak zwanej Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Czy nie powtarza się ten sam scenariusz przez pozwalanie na takie rzeczy? Myślę, że absolutnie tak. I w ogóle na miejscu służb SBU ja
podjechałbym do Ławry Pecierskiej i Ławry Pociejowskiej i poszukałbym tam w piwnicach na przykład broni. I myślę, że tam coś takiego być może jest. Także jest to po prostu strasznie niebezpiecznie mieć w Ukrainie teraz nadal ten moskiewski patriarchat, mianowicie po prostu cerkiew rosyjską, i ludzie, które tam idą w tej pielgrzymce, to widać, że po prostu nawet mogą nie być jakimiś tam wiernymi kościoła, po prostu są jakimiś ukrytymi agentami albo separatystami. To wtedy na będzie się pojawiał Franciszek się przyjmował biednymi wiernymi moskiewskiego patriarchatu. Nie jest to wykluczone. Na zdjęciach widać młode osoby, młodych mężczyzn, którzy podążają w tej pielgrzymce. 5000 osób nielegalnie przemierza w sytuacji stanu wojennego, przemierza Ukrainę do Poczajowa pod sztandarami moskiewskiego patriarchatu. No, wydaje się to kompletnie zaskakujące w kontekście tych wydarzeń wojennych. Musulmani, indi, cattolici, copti, evangelici, ma fratelli, figli dello stesso Dio, che vogliamo vivere in pace, integrati.